drogie, kochane, umiłowane kandydatki na księżniczki. Tak się ciekawie składa, że w dniu wczorajszym rozmawiałem ze swoją ukochaną. Wspominaliśmy najpiękniejsze momenty w naszym życiu, w roku, w ogóle. Wspominaliśmy to, co najpiękniejsze nas spotkało w różnych momentach, jak również najpiękniejsze filmy. I się okazało, że nam obydwojgu na samym czole listy najpiękniejszych filmów plasuje się pół żartem, pół serio. Z Jackiem Lemonem i Tony Curtisem. I jak wspomnieliśmy ten film, to obydwojgu nam się zaświeciły oczy i moja ukochana zapytała, a o której scenie myślisz? A powiedziałem, o ostatniej. Ona mówi, ja też, kochani. Im coś w życiu bardziej cieszy i bardziej śmieszy, tym bliżej jest rzeczywistości. Ostatnia scena, jak nie pamiętacie, to jest taka, że Jack Lemmon, grający Daphne, na łódce dostaje oświadczyny od milionera. I on stara się wytłumaczyć temu milionerowi, że on się nie nadaje na żonę, ponieważ on po prostu nie może mieć dzieci. On pali papierosy. Każdy argument, który podaje, jest odsuwany jednym krótkim. Nie szkodzi milionera, który jest zakochany w kobiecie. W Daphnie. Na końcu, jak już nie ma żadnego argumentu, Jack Lemmon ściąga perukę. Mówi, no dobra. Jestem mężczyzną. A ten mówi, nie szkodzi. Każdy ma jakąś wadę. Nigdy nie jest bez wady. I kochane, chcę wam powiedzieć, że to jest najbardziej, to jest najprawdziwsza scena w życiu każdego mężczyzny. Jak rozkochasz w sobie faceta, to niezależnie co mu powiesz o sobie, on powie, nie szkodzi, już cię kocham. Gdybyś to powiedziała mi wcześniej, mogłoby mi to przeszkodzić. Dlatego, drogie panie, pamiętajcie, należy wpierw rozkochać w sobie faceta, a potem ewentualnie możecie mu powiedzieć każdą prawdę na swój temat. On naprawdę nie będzie miał nic przeciwko temu, jeżeli nie odpowiadacie tym marzeniom, które miał wcześniej. On od tego momentu, kiedy was kocha, marzy właśnie o was. O tobie marzy, niezależnie jaka jesteś. I dlatego naprawdę nie przejmuj się. Bądź pewna swojej kobiecości, bądź pewna swojej wartości, bądź pewna, że na tym świecie istnieje facet, który jest w stanie cię pokochać bezgranicznie i to nie tylko jeden raz. Wszystkiego dobrego w przyszłym roku.